No i proszę Państwa, mamy kolejną część tetralogii Ryszarda Wagnera, Pierścień Nibelunga. Mamy właśnie Walkirię. No i znany motyw, proszę Państwa, nie trzeba się rozwodzić na ten temat. Jeszcze raz przypominam, naprawdę, naprawdę, żeby się poczuć Europejczykiem tak pełną gębą, to trzeba takie rzeczy znać. Właśnie epos europejski, autor Bogusław Bednarek. Tutaj taki właśnie podtytuł był Od Iliady do Pana Tadeusza. Wielkie, wielkie tematy. Proszę Państwa, co tam znajdziemy? No, oprócz mitów oczywiście takich ważniejszych greckich, no mamy takie chociażby rzeczy jak tam Pieśń o Rolandzie, jak Saga o Nibelungach. Mówiliśmy w poprzednim odcinku sobie tam co nieco na ten temat. Cały cykl arturiański, czyli XII-wieczny, taki cały cykl Chrétien de Troyes, prawda, o rycerzach Okrągłego Stołu, królu Arturze i tak dalej. Tristan i Izolda, to są tematy europejskie. Kto tego nie zna, no ten jest ćwokiem, a nie Europejczykiem. Proszę Państwa, i polecam książkę nieżyjącego Piotra Kuncewicza, Legenda Europy, pewien, no, znany reżyser powiedział mi kiedyś, panie Janku, Kuncewicz, nieprawdopodobna erudycja. Tak, jak się czyta tę książkę, to od razu się rzuca to gdzieś tam w oczy. Nieprawdopodobna erudycja, człowiek pisze i o literaturze, i o malarstwie, i o rzeźbie, i o architekturze. Człowiek orkiestra, Legenda Europy Piotra Kuncewicza. Te dwie rzeczy polecam i proszę Państwa, przechodzimy do właściwego tematu. Walkiria. Co to jest Walkiria? No to jest jedna z takich kobiet, które pokazują się, objawiają się bohaterom, zwiastując ich śmierć. Jak mówi Brunhilda Zygmuntowi, kto mnie ujrzy, ten niedługo straci życie. Bo ona tylko takim się ukazywała. No i tych bohaterów później poległych odprowadzała do Walhali, do siedziby bogów, bo Wotan poczuł się zagrożony, że ten Mime, że ten, przepraszam, ten Alberich, ten karzeł, któremu on podwędził to złoto, które on z kolei podwędził córom Renu, że ten Alberich będzie mu chciał odebrać to złoto, że będzie mu chciał odebrać ten pierścień. I zresztą on mu tam przyrzekał straszliwą zemstę. I Wotan gromadzi wokół siebie bohaterów, najodważniejszych, najdzielniejszych z dzielniejszych, tych poległych. Jego kochana córka Brunhilda wprowadza do Walhali i on tam tworzy orszak, taką przymoczną drużynę, która by ewentualnie miała go obronić przed tym Alberikiem i jego zemstą. I otóż gdzieś tam sobie w lasach ta para spłodzona przez Wotana, śmiertelną kobietą, Zygmunt i Zyglinda, gdzieś sobie tam mieszkają, jacyś zbójcy napadają, oni ich nie ma, są na polowaniu, zbójcy napadają, zabijają matkę, porywają siostrę, Zygmunt zostaje sam z ojcem, potem ojciec znika, zostawia mu, jak tam Hundingowi później będzie opowiadał, strzęp wilczej skóry. I scena taka. Wycieńczony, potwornie zmęczony, ledwo żywy Zygmunt przyciąguje się do chaty. Chata zbudowana pod tym właśnie potężnym jesionem, tym, który uważam o świata, ten Yggdrasil. I tam spotyka kobietę i prosi ją o wodę, żeby mu podała wody, bo on umiera, on już ledwo żyje. Ona mu podaje wody. No i tam między nimi zaczyna się dialog i tak dalej, i tak dalej. I się z miejsca w sobie zakochują. Oczywiście nie wiedząc, że są bratem i siostrą. Nie wiedząc, że są bratem i siostrą. Okazuje się, że ci, którzy ją porwali, później gdzieś tam wydali ją za mąż, za takiego brutala Hundinga. No i on na początku ma zamiar odejść, potem jak się dowiaduje o całej historii, jak ona to tam się męczy z tym brutalem, to mówi, że będę czekał na Hundinga. No i przychodzi wreszcie ten Hunding.
A przed tym jeszcze on się dowiaduje, że tej Zeglidzie ukazał się jakiś dziwny wędrowiec i powiedział jej, że tu pojawi się bohater, który ją wyzwoli i będzie bez broni. Ale on na ten wypadek zostawi mu miecz. Zostawił mu miecz i to jest właśnie kolejny wątek, który znajdujemy w wielkiej literaturze europejskiej w cyklu arturiańskim. Jak wiemy, w cyklu o królu Arturze jest ta opowieść o tym, jak to w dzień świąteczny, dzień Nowego Roku, zdaje się. Rycerze przybywają do kapliczki w lesie i tam przed tą kapliczką jest głaz. Na głazie stoi kowadło i w to kowadło wbity jest miecz. I ta sentencja, kto wydobędzie ten miecz z tego kowadła i z tej skały, zostanie królem. Wszyscy próbują, wszyscy szarpią ten miecz, nikt nie daje rady, ten miecz ani drgnie. I to samo tutaj jest w przypadku tego miecza wbitego w jesion. Właśnie w tym jesionie tkwi wbity po rękojeść miecz. I nikt tego miecza nie potrafi wyciągnąć. Ale ten, który jest tym prawdziwym bohaterem, on go bez trudu wyciągnie. I Zygmunt go wyciąga. Ale to jest późniejsza historia. Najpierw Hunding się go pyta, kim jesteś, skąd przybywasz i tak dalej. No on nie za bardzo potrafi nam odpowiedzieć. No ale opowiada swoją historię, jak to idąc gdzieś tam przez las, spotyka taką sytuację, kiedy bracia chcą siostrę wydać za kogoś, ona za niego nie chce wyjść, on ich pozabijał, no ale oni go ścigają, on zgubił broń tam w tej ucieczce i tak dalej, i tak dalej. W miarę jak opowiada Hunding, coraz bardziej wkurzony i się okazuje, że on jest krewniakiem tamtych, którą on pozabijał i że on na nim wywrze zemstę. Ale nie dzisiaj, bo prawa gościnności, możesz tutaj zostać, możesz przenocować, ale rano się z tobą rozprawia, mówi Hunding. No ta Zeglinda mu tam przygotowuje jakiś napój, który go tam pogrąża we śnie, no i oni kombinują, co tu zrobić, uciekają. Dochodzi do zbliżenia cielesnego i oni są tak już sobie rozkochani, no że on mówi, już tutaj mam ten miecz, ten, no go nazwał Notung, czyli ten w potrzebie, że on to załatwi tego Hundinga tym mieczem i tak dalej. No i przenosi się scena, jest Walkiria, ukochana córka Wotana, ta pierwsza z tych wielu Walkirii i uwaga, znowu. Walkirii w mitologii germańskiej jest sporo. Ja nie pamiętam dokładnie ile, ale dużo ich jest. A u Wagnera jest 9 Walkirii. Jak 9 mus, prawda? W mitologii starogreckiej. Są 3 Nurny, czyli te takie boginie, które przędą nić ludzkiego losu. I to są 3 parki starogreckie znowu. I widzimy, jak te mity tutaj się spotykają. I teraz Wotan rozmawia ze swoją córką Brunhildą. Najpierw każe jej pomóc Zygmuntowi, żeby zabił Hundinga. I po tej całej rozmowie, bardzo dramatycznej, ten Zygmunt to jest właśnie ten syn Wotana. On nie wie o tym, że jest synem Wotana. Wotan chce go wykorzystać do walki o pierścień, do walki o hełm, do walki o skarb. Ale potem przychodzi Fryka, małżonka Wotana. I mu mówi tak, słuchaj, i tutaj przypomina mu jego wiarołomstwo. No a tyś zmajstrował tą parkę. Tak, brata i siostrę zmajstrowałeś. A teraz do czego doszło? Że ona, żona Hundinga, zdradza tego Hundinga, przyprawia mu rogi. Z kim? Z rodzonym bratem. Więc popełnia 2 zbrodnie, 2 występki. Cudzołóstwo i kazirodztwo jeszcze w dodatku. Ty jesteś strażnikiem praworządności, jakbyśmy tak powiedzieli. Masz to wyryte runami na trzonie swojej włóczni. Ty masz pilnować porządku moralnego między innymi. No to musisz go ukarać. Jak śmiercią?
musisz go ukarać śmiercią. No i tutaj zaczyna się niesamowita muzyka i niesamowite napięcie dramatyczne. Wotan musi zabić swojego ukochanego syna, w którym pokładał wszystkie swoje nadzieje. Na odzyskanie pierścienia i władzy nad światem, na odzyskanie magicznego hełmu i złota. Wotan musi uśmiercić własnego syna. Walkieria, która się nastawiła na to, że będzie bronić, nagle słyszy, że nie wolno jej pomagać Zygmuntowi. Że ona musi dopuścić do jego śmierci. I ona się buntuje. I Wotan jej wtedy grozi straszliwą zemstą. Jeżeli ty nie złamiesz mój rozkaz, to czeka cię straszliwa kara. No i oczywiście, skracając to bardzo mocno, dochodzi do tej sceny walki z Hundingiem i Walkiria interweniuje na korzyść, próbuje interweniować na korzyść Zygmunta. I Wotan wkurzony swoją włócznią roztrzaskuje Nothunga, ten magiczny miecz. Zygmunt ginie, ale wcześniej przychodzi do niego Walkiria już przekonana, że ponieważ Wotan postanowił, los Zygmunta jest przesądzony. Przychodzi do tego Zygmunta i on jest zaskoczony, bo nie wie, on jej nie zna, kim ty jesteś. Ona mówi, że ja się objawiam bohaterom, którzy mają zginąć. No i on się jej pyta, dokąd ty mnie chcesz zaprowadzić? Ona mówi właśnie do Walhali. Niesamowita ta muzyka. Proszę Państwa, ta muzyka, która właśnie zaczyna się od tych słów, tej Walkirii, która mówi, że jest tą, która pokazuje się bohaterom mającym nazajutrz zginąć. Tam się zaczyna taka muzyka, że normalnie człowieka kleszczami chwyta za gardło. Tak przejmująca jest ta muzyka, emocjonalnie. To jest coś niesamowitego. Smutek, taki głęboki smutek się czuje i taki nieprawdopodobny ciężar tego losu. I widać, to jest szczególnie jak się ogląda na DVD, widać, no bo na pewno w teatrze tego nie widać w takim zbliżeniu, no chyba, że jakieś tam wielkie teleskryny czy coś, ale widać takie nieprawdopodobne napięcie na twarzy tej Brunhildy, bo ona mówi to wbrew sobie. Ona tego nie chce. Ona robi to dlatego, że jej to tak kazał Wotan. Obwieszcza mu, że nazajutrz zginie. No i on się pyta, czy tam w tej Walhali tam spotkam różnych bohaterów. Tak, spotkasz wielkich bohaterów. Czy tam spotkam mojego ojca, Wölze. Tak jest, spotkasz swojego ojca. A czy tam spotkam swoją siostrę Zeglindę? Nie. Bo tam śmiertelne kobiety nie mają wstępu. Tam tylko są kobiety, te walkirie, które ugaszczają tych bohaterów, które podają im rogi z piwem, z miodem i tak dalej. Ale innych tam, żadnych kobiet nie. No to ja do Walhali nie pójdę. Ja tam nie chcę pójść. Jak tam Zeglindy nie będzie, to ja tam nie pójdę. No i cała długa, długa właśnie wymiana zdań między Brunhildą a Zygmuntem. Coraz bardziej czuje się ten ciężar tej rozmowy. Coraz bardziej czuje się ten przenikający smutek. Coś niesamowitego. Mówię, ciarki chodzą po grzbiecie, jak się tego słucha i coś człowieka chwyta kleszczami za gardło. To jest tak przejmujące, nieprawdopodobne. No i potem on oczywiście ginie w tej walce, ale Fryka, małżonka Wotana, domaga się też śmierci Zeglindy, która jest współwinna tego aktu kazirodztwa i zdrady. No i tutaj Walkiria nie wytrzymuje. Brunhilda nie wytrzymuje tutaj. Ona bierze tą Zeglindę, bo wie już, że ona jest w ciąży. Już wie, że ona jest w ciąży i ona zrodzi tego przyszłego bohatera. I ona ją zabiera i ukrywa przed Wotanem. Wotan się o tym dowiaduje. Oczywiście tak ją ukrywa, że Wotan jej nie może znaleźć, ale Wotan się spotyka z Brunhildą. I znowu bardzo długa wymiana zdań między córką a ojcem. I on jej mówi, że on niestety, ale złamała jego zakaz i musi ją surowo ukarać. Chociaż ją bardzo kocha. I widzimy tutaj ten potworny, nieprawdopodobny ciężar
spoczywający na Wotanie. To jak się ogląda właśnie na DVD, to widać, no świetny, ja mam akurat taką świetną wersję, że widać to całe cierpienie na twarzy tego Wotana, to niesamowite napięcie wewnętrzne, bo dopiero co stracił ukochanego syna, w którym pokładał wszystkie nadzieje. A tutaj musi ukarać, i to straszliwą karą, swoją ukochaną córkę. I też ją straci. No ale to jest na tym trzonku jego włóczni wypisane. Musi ponieść karę, nie ma wyjścia, taki jest los. I co tu zrobić? I on jej mówi, że on ją pogrąży w głębokim śnie. I że dopiero ten, który przyjdzie i ją obudzi, to ją wskrzesi, ale już do Walhalli nie ma wstępu. Traci swoje boskie właściwości, przestaje być walkirią, staje się zwykłą, śmiertelną kobietą i z tego snu obudzi ją dopiero jakiś bohater. No ale walkiria jest córą Wotana. Walkiria jest wojowniczką. I ona mówi: dobrze, jeżeli już nie ma innego wyjścia, jeżeli muszę zostać ukarana, jeżeli muszę zostać pogrożona w tym śnie, to wtedy będę bezbronna. I byle łajza, byle tchórz może przyjść, prawda, i mnie posiąść. A ja na to się nie zgodzę. Ojcze, zrób coś takiego. Skoro chcesz mnie już tak ukarać, to zrób coś takiego, żeby mnie byle kto nie dotknął. Żeby mnie byle kto nie obudził. Że ten, który mnie obudzi, ten, który mnie przebudzi, musi być człowiekiem nieznającym strachu, musi być wielkim bohaterem. Bo ja tchórza nie chcę. Ja nie chcę mieć męża tchórza. Bo ten, kto cię przebudzi, mówi: Wotan, ten zostanie twoim mężem. Ale ja nie chcę, żeby to jakiś tchórz mnie wziął za żonę. Więc proszę cię, mówi Walkiria, o ostatnią przysługę. Ciebie, ojcze. I tak. No to są sceny, no mnie w tej chwili za gardło łapie, jak o tym mówię. Są i muzyka, i ten dialog, i to wszystko, to jest razem tak nieprawdopodobnie wzruszające, że człowiek no wymięka po prostu. Ona mówi: dobrze, jeżeli już tak musi być, jeżeli już nie ma innego wyjścia, to zrób tak, żeby kiedy ja będę leżała na tej skale, pogrążona we śnie, żeby ta skała była otoczona straszliwym ogniem. I tylko człowiek nieznający strachu, żeby mógł przez te płomienie przejść i mnie dopiero wybudzić z tego snu. I Wotan jej to obiecuje. Usypia ją, kładzie ją na tej skale, kładzie koło niej miecz, przykrywa ją tarczą. Ona oczywiście w pełnej zbroi. Ona zasypia. Niesamowita muzyka. I on wzywa tego Boga ognia, tego Lokiego, prawda, tutaj Loge, prawda, woła. I on ten Loge się zjawia i dookoła tej skały nagle wybuchają płomienie, które mogą zatworzyć najbardziej mężne serce nawet. I ta przejmująca aria Wotana, kiedy on się żegna z tą swoją umiłowaną córką. Lejwol. Coś niesamowitego, proszę Państwa, ktoś tego posłucha, będzie słuchał tego kilka razy. Raz mu nie wystarczy. Te dwa fragmenty Walkirii najbardziej przejmujące. Kiedy Walkiria przychodzi do Zygmunta oznajmić mu, że następnego dnia umrze i pójdzie do Walhalli. I ta druga scena, pożegnanie Wotana z Brunhildą. I ta końcowa aria Wotana w trzecim akcie, to jest coś nieprawdopodobnego, jak on się żegna z tą: żegnaj, moje ukochane dziecko. I z tą muzyką, z tą wizją tej skały Walkirii, z tą leżącą Walkirią i z tym kręgiem ognia i z tą pieśnią Wotana kończy się ta część tetralogii. Proszę Państwa, coś niesamowitego. Tego trzeba posłuchać i to trzeba zobaczyć. Trzeba znaleźć sobie gdzieś tam na YouTubie odpowiednią wersję. To jest coś niesamowitego. Znakomita większość ludzi w Polsce tego nie zna. Wagner jest nieznany, bo ludzie mówią: a, bo Wagner to jest taki ciężki. No, Wagner jest ciężki. Walkiria jest ciężka. Ale ja właśnie dlatego ja nie znoszę tej opery włoskiej, tych
dźwięków pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ja tego po prostu nie wznoszę. No nie wiem, no takie mam usposobienie akurat. Dla mnie opera to jest właśnie, to jest Wagner. Tam dopiero się czuję, w tetralogii właśnie, w Pierścieniu Nibelunga, czuję się narastające to napięcie i coraz bardziej zwiększający się ciężar tego losu, tego przeznaczenia. Jakie jest to przeznaczenie, jaki jest ten koniec, a właśnie ten zmierzch bogów. I żeby nie wiem, co oni wyczyniali, i ci bogowie, i ci bohaterowie, ten koniec zbliża się coraz bardziej w sposób nieubłagany. Giną kolejni bohaterowie. Zdarza się coraz więcej nieszczęść. Po to, żeby mógł w końcu nastąpić ten kres, ten zmierzch bogów, ta ostatnia część tetralogii. Przed nami Siegfried. Przed nami jeszcze zmierzch bogów właśnie. Siegfried, czyli to dziecko Zygmunta i Zyglindy, które ma się dopiero narodzić, bo ono dopiero jest w łonie matki. Jak już powiedziałem, Brunhilda ukrywa Zyglindę i razem z tym dzieckiem, które nosi w sobie. I to dziecko to jest właśnie ten Siegfried, który nie zna strachu. Ten, który później ma uwolnić Brunhildę, Walkirię z tego czaru, prawda, ma ją przebudzić, ma zostać jej mężem i tak dalej, ale to już o tym w następnym odcinku. Radzę to, proszę Państwa, sobie przesłuchać, w spokoju odizolować się tak od wszystkiego, żeby nikt nie przeszkadzał, żeby drzwi nie trzaskały, żeby telefon nie dzwonił i spokojnie sobie tego przesłuchać. Najlepiej właśnie włączyć sobie jakąś wersję taką teatralną, z YouTube'a czy coś, z podpisami, żeby można było, jeśli ktoś nie zna języka, to żeby można było wiedzieć, o co tam chodzi, żeby poznać libretto, żeby poznać słowa, bo tu słowa są niesamowicie ważne. Akurat właśnie w tetralogii słowa są niesamowicie ważne. Sama muzyka działa, ale dopiero w połączeniu ze słowem, z librettem poznamy geniusz Wagnera. To był geniusz, to nie ulega wątpliwości. Z tym Państwa zostawiam i właśnie życzę takiego wagnerowskiego obcowania z Wagnerem. Wagnerowskiego to znaczy takiego, jakie wymarzył sobie Wagner, kiedy to komponował, kiedy układał libretto, kiedy komponował muzykę. On już zamierzał pewne efekty. On z premedytacją robił pewne rzeczy, z premedytacją stosował pewne środki, żeby wywołać konkretny efekt w postaci takich, a nie innych stanów emocjonalnych u odbiorcy. I z tym Państwa zostawiam. Dziękuję.